Przyjaźniłam się z Karolem Wojtyłą i Janem Pawłem II 72 lata. Wadowice, miasto naszej młodości, wtedy 10-tysięczne, prężne, posiadało cztery gimnazja, z których najważniejsze było gimnazjum męskie państwowe imienia Marcina Wadowity. Mój ojciec Jan Kulkiewicz był jego dyrektorem. Do tego gimnazjum przez 8 lat uczęszczał Karol Wojtyła. Ja chodziłam do gimnazjum żeńskiego, bo nie było koedukacji, ale te dwie nasze równoległe klasy bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły dzięki wspólnie prowadzonemu szkolnemu teatrowi. I to z wielką pasją, pilnością. Pierwszą taką ważną sztuką, spektaklem była Antygona Sofoklesa, gdzie grałam tytułową rolę, mając 14 lat. A Karol był moim narzeczonym Hajmonem i miał lat wtedy 15. Drugą taką naszą ważną sztuką była Baladyna Słowackiego. Znowu grałam tytułową rolę. A Karol mojego męża, Kirkora. Ale wtedy zdarzyła się taka przygoda. Mianowicie kolega grający Kostryna, bardzo ważną rolę, to Kostryn jest taką postacią o złym charakterze, mającą zły wpływ na Baladynę. Więc ten chłopiec przyniósł do gimnazjum na lekcję atrapę rewolweru i groził nim profesorowi, że go zabije, dlatego, bo ten chciał mu dać niedostateczną ocenę na końcu roku. No, oczywiście zrobiła się afera. Mój surowy ojciec go ukarał i nie pozwolił mu grać tego Kostryna. A wszystko to stało się w przeddzień naszej premiery Baladyny, więc ogarnęła nas rozpacz, co będzie. Ale wtedy Karol powiedział, że jego Kirkor ginie na wojnie niedługo po początku spektaklu, więc on się przebierze, przecharakteryzuje i zagra również tę drugą rolę. I tak się stało. I dzięki jego naprawdę niezwykłej pamięci on nie pomylił żadnego jedenastogłoskowca, którym napisana była Baladyna przez Słowackiego. Nie zmienił sytuacji, no i sprawa została uratowana. Koledzy w gimnazjum bardzo cenili, szanowali kolegę, lubili go za jego pogodę ducha, mimo że on nie pozwalał nigdy odpisywać swoich zadań, a przecież wspaniale się uczył. Ale on był tak dobry, że tak w kątku gdzieś brał tego kolegę, który nie zrozumiał danego tematu i tłumaczył mu zawsze to wszystko, co było potrzebne na lekcji. Był bardzo wysportowany. Pływał kajakiem, jeździł rowerem, chodził w wysokie góry, a ja w naszym mieszkaniu w gimnazjum z okna widziałam na dziedzińcu, jak ta klasa na gimnastyce czy na przerwach grali w szczypiorniaka. I Karol zawsze bardzo dzielnie bronił bramki. Ale jednak ten chłopiec w jakiś sposób był odrębny od innych i bardzo trudno mi wytłumaczyć, na czym ta odrębność polegała.
bo wiemy, że stracił matkę, kiedy był malusieńkim dzieckiem. Potem starszego brata, został sam z ojcem i bardzo dużo przebywał z nim sam w mieszkaniu i tam uczył się obcych języków i czytał bardzo trudne, filozoficzne dzieła, dla nas zupełnie wtedy niezrozumiałe, ale najważniejszą jego cechą była niezwykła pobożność, którą wpoił w niego jego ojciec. Nawet to była ta pobożność znana w Katowicach, bo w kościele parafialnym, w jego ulubionej kaplicy Matki Boskiej, on czasem leżał krzyżem i modlił się. I ten właśnie taki poważny, inny chłopiec w naszym trzecim spektaklu, którym była komedia Śluby Panieńskie Fredry, zagrał Gucia, szaławiłę, lekkomyślnika i zagrał tę rolę niesłychanie dowcipnie, zabawnie, śmiesznie, zakochanego we mnie jako anieli. I także mieliśmy z tą sztuką największe powody, nie do tego stopnia, że nie tylko graliśmy ją w Sokole Wadowickim, gdzie zawsze inne przedstawienia graliśmy, ale z tą komedią jeździliśmy po pobliskich miastach koło Wadowic, tych, które miały gimnazja mające aule, dające się przerobić na scenę. Zdaliśmy maturę w Wadowicach w 1938 roku i zapisaliśmy się we dwójkę w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim na polonistykę. Uczyliśmy się pod wodzą najwyższej klasy naukowców. No do drugiego roku oczywiście nie doszło, bo wybuchła wojna. Ja wróciłam do Wadowic. Przez ten rok bardzo blisko zaprzyjaźniłam się z domem państwa Kotlarczyków, zwłaszcza z Mietkiem Kotlarczykiem. Był to niezwykły człowiek pod każdym względem. Przed wojną już doktor polonistyki, profesor gimnazjalny, którego łączyła wielka przyjaźń z Karolem, mimo że był starszy od niego 12 lat. Ich łączyła ogromna wspólna miłość do teatru. Głównym jego zajęciem było stworzenie teatru słowa, któremu się oddał. Ten teatr słowa był oparty wyłącznie na polskiej, wspaniałej, klasycznej poezji, zakazanej przez Niemców. Próby mieliśmy w mieszkaniu Karola w soboty i we środy. Nazwaliśmy to mieszkanie katakumbami. Po salonach odważnych ludzi, którzy nas zaprosili na tajne premiery, zrobiliśmy ich w piątkę 7. Dla zaufanych widzów schodziliśmy się w tych salonach pojedynczo i pojedynczośmy się rozchodzili po to, żeby nie podpaść w oko Niemcom. W tych naszych katakumbach na próbie Karol powiedział, że czuje się w obowiązku powiadomić kolegów, że nie zostanie aktorem, ponieważ właśnie zaczął studiować tajnie teologię. No i wojna wreszcie się skończyła. I tak sobie myślę, że ta jego praca z nami wtedy w jakiś sposób mu się
przydała, bo miał tak świetnie postawiony głos, tak znakomitą dykcję, tak wspaniałe poczucie pauzy. A co najważniejsze, cudowny kontakt z widzem, a przecież potem, w późniejszych czasach, miał przed sobą widownię całego świata.